Wiesz, tak jak mówiłem, że będzie trochę ten wody. I to sporo wody. Teraz jest pytanie. Bo tutaj ktoś wchodził, ale poszedł tam dalej, zamarznięte chyba jest. Dobra jest. Namiot zakotwiczony, już nam nie odleci. Robaki już zakładasz? Zobacz, kurwa, co tego nie śmierdzi, tą policję tu wiary, człowieku. No musi, jak kurde nie rusza się, to musi chociaż zapachem wabić. Teraz tylko, żeby nie przelać tej zanęcy. Na przykład jakieś mocowanie, czy coś w tym fotelu na kubek albo coś? O. A z drugiej strony mam na gazetę. Będę próbował na tą. I na to, na te dwie. Nie wiem, jest mała płoteczka. Jest pierwsza ryba, Łukasz. No, Sebastianku, moje gratulacje. Cieszę się, że w końcu zacząłeś coś łowić. Bo już się martwiłem o ciebie. Żebyś się dzisiaj nie zniechęcił. Nie, spokojnie. Po ostatnim razie nie muszę wracać z rybami. Aha. Nie no, ja mam nadzieję, że dzisiaj jakiegoś szczupaka się uda złowić. Dzisiaj jestem przygotowany tak jak trzeba. Na trzy robaki. Dwa czerwone i jeden biały. Taka płotka z 20 cm jest w sumie. A widzisz, ja zmieniłem na tej wędce żyłkę, bo wtedy co byliśmy, miałem tą grubszą, nie? Mhm. Nie chciały brać.
Zmieniłem na tą cienką, widzisz, i są branie, nie? No, ale ja też mam cienką i co się dzieje? Ty po prostu ostatnio za dużo złowiłeś. Tak mi się wydaje, że one się obraziły na mnie. Żeby nawet stuknięcia nie było? Dziwne. Musisz postukać trochę nad tym o dno i podnieść, tak mówię, z 5-6 cm nad dnem, nie? Ale złapała. Sam raz na szczupaka. I to takie na patelnię nie, a i na żywca też nie. Na żywca okej. Okay. Takie duże? No. Starczy. Ej, 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 weź się to na to swoje poletko tam. Raczej to włożyłem człowieku i spuściłem na dół i cyk. Od razu branie było? Od razu, no. Nie zdążyłem się przesiąść. Po 60 cm. Spory. Lata tu jakiś jeden na wszystkie trzy. Na wszystkie trzy bierze? No. To też ciągnie. Sebastian. Dobra, nie, zaraz. Aby wędki nie wciągnęła. Nie ma. Poszyłem ci. Dzięki. No, dzięki, nie ma za co. No, zabawa taka w kotka i myszkę trochę. Zaraz będzie. Trzeba jej trochę więcej czasu dać. Haczyki nam się stępiły. Olo, siedzi byk. Ty, siedzi jakiś byk. Leszcz. A, jest pierwszy leszczyk. Ty, leszcza jeszcze nie złapałem tutaj. Z lodu. Na białego robaka. Chcemy brać. Od razu, tylko na dno zleci. Wariatwo się zaczęły zaczyna. Brać, Łukasz. A już miałem mówić, wracamy do domu.
się dopiero rozkręcają. Czekaj, gdzie mi się to zakończyło? Tu siedzi, ale jakaś płoteczka. I jest płoteczka. Płoteczka. Teraz i mi bierze. Teraz będzie wszystkim brała. Ale nie ma. Oni tak leżą na tym lodzie. A nie masz takiego długiego kabla? No właśnie nie mam. Siedzi. Płoteczka. Uciekaj. Ile dzisiaj już mówię? Już zdaje, że 30-40 płotek wyciągnęliśmy dzisiaj. Mhm. Też mam takie wiesz. I to takie prawie że po 20 cm płotki. Mila by narobiła w przeręble. Chyba mi ucieka. Nie, jest. O Jezu ty! Jaka waleczna. Chyba moją, tak? Czy nie? Czy to ryba była nie, moja? Ryba. Kurczę, ale... Sparł jaki agresor. Nie denerwuj się. Bo się złapała drugi raz, już jest denerwowana. Drugi raz dałam się nabrać na to samo. Aż tak? A szału nie ma. Nie ma? Nie. O kurde. Ciągnęło wędkę. Może się złapała i pociągnęła. Rozbójnik Alibaba. No wariatka. Tak, zobacz, a u mnie nic. No ty, a ileś ty chciał łowić? Mało ci 50 sztuk? Te płatki do góry, do dołu płynąć. Patrz, wszystkie popłynęły. Może przymarzło.
Tutaj coraz głębiej uważaj. W brzegach tak się zrobiło.